Witam, prawda? Witam, prawda? To teraz znajdujemy antenę, tak? Tak. Pamiętasz, A to u ostatnio się tych typów zastanawiałeś, jak jesteśmy. stąd wyjść? Teraz mi się przypomniało, gdzie jesteśmy. No. W ogóle jakie broni, okej. Ach! Zabij najwięcej zombie, dobra, to jest akurat spoko. Nie, ja się nie bawię. Dobra, czekaj, anuluję to. Się nie bawię, bo ty masz w chuj lepszą broń. Znaczy ja ją chcę oszczędzać, bo mam, widzę, że mam jedną tylko naprawienie. Nawet lipa. Oj, tu dużo jest. Oła! Życie, obaj umieramy, nie? Kurwa, nie pamiętam, czy miałem leczenie. Aha, chyba. Jeżeli nic nie zmieniałeś w ustawieniach, to... Goni mnie, kurwa! Hu. O, jest, dobra, wiem, gdzie mam leczenie. Chciałem sobie przypomnieć. No to jest najgorzej, jak nie grasz jakiś czas i kurde chcesz sobie przypominać, że... No. Szybko. Ja tak jak ci wysyłałem z tego Assassina trójkę, to zapomniałem, jak się w ogóle kontruje. No. Cześć. Tak dawno nie grałem, że potem kurde jak się to w ogóle i cały czas Y wciskam. Tak w Mad Maxie było. Że się na Y blokowało i kurde mówię, coś mi tu nie pasuje. Nie? Ginże. W sumie sporo tych gierek korzysta z podobnego systemu jak w Batmanie było. Czyli blok i kontra, nie? Batmana właśnie chętnie jeszcze zagram. Ja też właśnie nie grałem. Nigdy. Znaczy grałem w Arkham City, ale to tylko demówka była na Xboxie 360 jeszcze za czasów jak te dema w ogóle były. Teraz też niby wracają powoli, powoli. No, 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 no. Co to jest? To jest akurat dobry pomysł. Znajdujesz strefę jakąś tam, widzisz? Na mapie? Kwarantanna, no. Co, może możemy tam wejść. Co to jest? Trzymaj tunel świętego roku. Poziom trudności trudny. Dobra, lecimy. Nie wiem co to jest, ale... O starych terenach, no nie przeczytam. Nie wiem o co tu chodzi. Zamknij studzienki odpływowe i wyeliminuj pozostałych zarażonych. Przyjmuję. Jeszcze teraz tak, kurwa właśnie. O. Dobra, to najlepsza broń. No, dałem mi chwilę, też coś zmienię. 58. Ale kasy nieźle, 7,5 tysiąca? Zablokuj studzienki kontenerami, ok? Maczetej. Ała. O to na... O kurde, ale nas otoczyli. Pieszczam stąd. Wow. Ja myślałem, że to będzie łatwo. Stosunkowo łatwo. Jakie jak te buty im sprzedaje przesadzone. Dobra, ale jak my ten tunel mamy zablokować? Kontenerem. No tak, ale którym? Gdzie? Czekaj, nie wiem, bo jeszcze ja tu jeszcze przebijam się przez tych kurwa. A to nie wiem, czy ta gra się zgliszczowała coś czy co, ale ja takie buty im sadzę, że chuj. Widzę, widzę. Kurwa. Umieram, umieram. Dobra, zablokowałem chyba jeden. Rozjebałem mu łeb. Dobra, jeden zablokowałem. Ła, nie, kurwa, ginę.
Dobra. O, ale buty mu wysadziły. Ty, ale to jest chyba jakiś event. To jest niemożliwe, żeby takie kopy... No, coś tam było chyba na początku napisane, jak już wszedłem. Chyba musi być znowu, to jest nierealne, żeby takie kopy. Kurde, ale ciężko jest. Faktycznie. Idę. Trzeba im to przyznać, że łatwo nie jest. Pop! Dawaj te uniki, kurwa, jak naciskam. Dobra, zablokowałem studzienki, chyba trzeba zabić teraz zombiaki. No, coś jest nie tak z tymi kopniakami. Nie, event musi być, bo to... Jak się rozpierdolił. Fajnie. To akurat nam się ten event przyda. Tak, tak, ale widzę, że tutaj w sumie teraz jest spoko, bo oczyść gniazdo. Ale dostał kopa. Apteczki się kończą. Kurde, trzeba będzie zrobić, jak się stąd wydostanie. Słabo z tymi apteczkami. Masz tam jeszcze jakieś zombiaki? A są. Idą do mnie jakieś pytania. I jakie to fajnie. Uhuhu. Rozjebany łeb. Idzie ktoś? Jeszcze żyje? Czemu nie mogę tutaj wskoczyć? Dziwne. Kurde. Jeszcze ich tu jest. Widzę właśnie, no. Mam jakieś coś do rzucania? Chyba nie. Mam. Kurde. Może to już... Koniec. Ile ich tu jeszcze? Jeszcze żyjesz? Ja jebie. No. No ale co ci pomóc? Uważaj za to. Jeszcze żyje czy nie? Nie. Motherfuckers. To już? Nie widzę tam. A nie, jest tam. Są tu jeszcze. Są na radarze. Ale te kopniaki są przesadzone. O, nie żyjesz chyba. To trzeba poszukać jeszcze. Gdzieś tu muszą być. No, bez tych kopniaków mogłoby być ciężko. Bronie by się szybko kończyły. Dobra, jest. Nice. Przydały nam się faktycznie. Kopniaki. No, takie zadanie spoko, o ile to się nie powtarza często, to tam możesz mieć, że zabij wszystkich. Fajnie się zabija wszystkich. Fajne uczucie, jak wiesz, że już wszyscy nie żyją. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomu. No mi wkurwiły te bułki tak, że nie wiem, nie? To jest najgorzej, ja wiem o czym mówisz, bo jak na przykład mi... Ciasto jakieś raz nie wyszło, to tak się wkurwiłem. Tyle roboty z tym było. Tyle roboty i kurde, wiesz, i się okazuje, że gówno z tego ma. Ej, Capone!
No ja wiem, no. Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. No to jakiś domek. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. No, trzeba znaleźć te materiały do apteczek. Ja zobaczę, co ja tam mam, może coś wytworzę i ci dam. Tylko muszę się kurwa gdzieś schować. Ja mam, ale po prostu chcę znaleźć więcej, bo widzę, że te apteczki to schodzą bardzo szybko. Chałupa. No, już powoli się zbliża premiera dwójki, chociaż widziałem gameplay, kurde. Podobne z tego, co ja widziałem. Tak, ale zesrali dwie rzeczy. Mam nadzieję, że to jeszcze poprawią przed premierą. W sumie wszyscy na to narzekają, czyli że są paski życia nad głowami zombiaków. No, bez sensu. To słabo, słabo bardzo wygląda. Bardzo słabo. I jeszcze, że jest tak, że chcieli rozwinąć to całe skakanie, ale doprowadzili do tego, że ta postać lata trochę. Wygląda. Aha, no. Coś tam widziałem też chyba. No i to tak wygląda mocno średnio. Mam nadzieję, że to jeszcze tam dopracują. No, tak, no. Na szczęście to akurat są te dwie rzeczy, co wymieniłeś, to są rzeczy, które można łatwo naprawić na pewno. No, z tym skakaniem może być ciężej z tego względu, że na pewno jest to miasto tak zaprojektowane, żeby się te dalsze skakanie... No, żebyś tego mógł skorzystać, no, to ale też prawda. To jest akurat średnie, więc zastanawiam się, jak oni sobie z tym poradzą. To może być więcej roboty. Ale nie wiem, czemu mi się włączyło DLC zadanie, ale dobra, wrzuciłem do układ z Raisem teraz, to robimy, nie? Okej. Jest napięcie. A to napięcie, znajdź główną tablicę i włącz bezpiecznik w nocy, pamiętasz to zadanie? A było, no, w nocy, tak. Od Alfiego. Ale to dopiero jak noc nastanie chyba. Zastanawiam się tylko nad, kurde, to jest porąbane, bo on mówił już o jakimś zadaniu, a kurde, my jesteśmy prawie 200 metrów od niego. Bo to było DLC, coś tam z kwarantanną zadanie, wiesz, właśnie, strefą kwarantanny. No, ale widzę, że nawet antena jest 200 metrów od nas, więc nie wiem, po cholerę on tu już teraz gadał, że mamy coś tam zrobić. Nie, on gadał o tym DLC właśnie. Aha, no to ciekawe. Bo właśnie nie wiem, czemu ale się zaznaczyło, jak stamtąd wyszliśmy. To jeszcze jest strefa, bo... Strefa, wiesz? Tu. To nie na budynku, tylko kurde, gdzie to jest? Zaznaczę może. Punkt nawigacyjny, dobra. No jestem. No trzeba by było bramę mogłeś zamknąć od razu. No i kurde, mam nadzieję, że to zmienią, bo tak ogólnie to gierka wygląda ciekawie, chociaż jest znacznie mniej zombiaków. A bardziej postawili na... już na ludzi, nie? Żeby walki między frakcjami i takie tam... Aha. Kurki? Gdzie są te kurki? Nie? Tu? Że nie? Tu są. Bo zbliża się noc, nie mówiła, czyli albo będziemy mogli... wykonać to zadanie, które mieliśmy w nocy zrobić z tymi zombiakami. No. Znaczy wiesz, no idziemy, na razie nocy jeszcze nie ma, to idziemy chyba robić tą antenę, nie? A, tak, no na razie nie ma. Ale wiem, że jak skończymy tego questa, to byśmy musieli się zbliżyć tam. Tu jacyś naelektryzowani zombie są, to jest boss chyba. Widzę, no. To, że my tutaj też się nie dostaniemy, chociaż tu skrzynka jakaś jest. No jak? Ja tutaj mogę wejść. Bo... Tak, ale ten prąd cię porazi, nie? Aha, bo to jest cała ziemia naelektryzowana. No, tak, trzeba by było wyłączyć. No dobra, wyłączyłem. Czy ja mam skrzynka jakieś właśnie? Tu jest skrzynka. To, ale chyba... Nie mogę jej otworzyć, kurde, jak oni już...
Myślałem, że nie zamknięto. Może odpalę ten prąd i poczekamy, aż zdechnę. Granat samoróbka mam. Rzucę. Ja nie mam, mam palna ciecz, elektrolit. Ale chujowo się odbił. Wow! Ale jebo. I tu jeszcze mam palna ciecz. Kurwa, ale mnie dobrze jebo, nie? Oni jeszcze stoją. Ostatni. Dobra, trzeba ich chyba tradycyjnie zwykłymi metodami. Jeszcze żyją? Trochę dużo ich jest. No, musisz uważać. Dobra, jednego zatkuję. Dalej plecy. Dobra. Teraz tylko ich zlutować i tą skrzynkę otworzyć. Jak się zakopał w kaskownicy, śmieszy. Niewykorzystany punkt umiejętności. Nauczy się używać pułapek, to nie. Zwiększ swoją umiejętność naprawiania sprzętu. Fajnie, to mi się przyda. W miarę twojego ciała może wytrzymać więcej obrażeń, dobra. Ja to ogarnę. Oj, chyba będziemy powoli się szykować do nocy. Mi się tak wydaje. Co tam fajnego? Ja miałem nóż do patruszenia i sakiewkę. Pałka policyjna. Okej, okay. Dobra, to trzeba szybko do tej anteny lecieć. Karim, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Kurwa. O kurwa. Jeszcze tutaj boss jest też. Ciekawe, czy na niego te kopniaki tak skutecznie działają, ale widzę, że nie. O, zabiłeś mnie. Nie, ja nic nie zrobiłem. Nic nie rzuciłem, ani nic takiego nie. Nie? Ja nie mogę cię podnieść. No bo ja nie żyję. A. Okej. Okay. Nie wiem, czemu od razu koniec. No nie wiem też. Ale jestem niedaleko w tej strefie. Chyba jakaś beczka wyjebała, wiesz? Idę do ciebie. Kurwa, jakaś beczka znowu. A to od razu przypał, nie? Nadchodzi noc, kurwa. Ja nie mam apteczek, nie? To już jest turbo przypał. Nie zrobiłeś sobie jednak? Teraz robię na szybko. Jestem. Ja zrobię coś do rzucania. Idą kurwa zombie też. O, o zaraz te wirale się pojawią, nie? Już są. To było tego chuja. No już nie zdążyłem. Viral za tobą. Nie wiem, czy się bijemy z nim? To jest on? To jest ten viral? No właśnie, nie, chyba z tyłu jest. Dwóch jest. Bo nie, to są jeszcze zwykli, dobra. O jest, widzę go. Właśnie na mnie napadł. O Jezus. Zabierz go.
Lecę, kurwa, lecę, ginę. Lecę. Ginę. Leżę. Ty rzucił się na mnie trzy razy, nie miałem szans. Nie, wiesz co? Ja też nie dam rady. Chcę uciekać. Tam dwa za nawet dużo chyba. Ich jest. On za dużo ich jest. Może cię podniosę jeszcze? Poczekaj. A nie, on jest za szybki. Próbuję mu tam jakieś obrażenia zrobić, ale... Dobra, o, ostatnia apteczka. Nawet nie mam jak się... Kurwa, teraz wyleczyć. To chyba jeszcze tego zadania pobocznego nie zrobimy z tą nocą, co? Bo to na razie jesteśmy za słabi chyba na to. Ja na razie to w ogóle patrzę, jak kiedy mogę apteczkę zrobić. Kurwa, on mnie śledzi, skurwiel jeden. Dobra, chyba się schowałem. Żeby apteczkę zrobić, ja pierdolę. Nie, zrobimy to zadanie. Kurde, otworzyć ten i... ekwipunek i od razu apteczek dużo. Ile się da apteczek, tyle zrobić. Które zadanie zrobimy? No z tą nocą, nie? Damy radę. Patrzę, znaczy, bo tam trzeba tylko coś przełączyć, tylko trzeba się tam dostać, tak, przeżyć. Tak. Trzeba przeżyć. No, musimy z nimi walczyć. Dobra, ile apteczek zrobiłem? Ma być git. Tylko to zadanie trzeba zmienić, gdzie ono jest. A, i włącz w nocy. Musisz włączyć to zadanie. Czekaj chwilę. Zrobię gwiazdki do rzucania wybuchowe chyba. Nie mogę. Mogę zwykłe tylko. O, też dobry pomysł właśnie. Coś do rzucania. Koktajle Mołotowa na przykład. O. Żeby odciągnąć uwagę tych kurwieli, bo ich tam dużo jest. Masz te apteczki, dobra, czy nie? Koktajl mam. 15 zrobiłem. A zmieniłeś to? Nie zmieniłeś jeszcze. Czekaj chwilę. Sorry, musiałem skichnąć. Przeleciałem za tym typem, nie? Dosłownie za plecami mu przeszedłem. Zanim się zdążył obrócić, to mnie nie zauważył. Nieźle. O, tu jest ta, zleciała. Dobra, mam to napięcie zaznaczone. Okej. Idę, czekaj. Gdzie jesteś? Widzę zrzut też. Najgorzej jak ci właśnie, a propos jeszcze, najgorzej jak ci jedzenie nie wyjdzie, bo raz, że dużo roboty jak sam robisz, a dwa, że jesteś nakręcony, żeby to wpierdolisz. No, i się okazuje, a mi było żal, najbardziej mi było właśnie żal po pierwsze tej roboty, a po drugie to jeszcze ten, kwestia kasy, nie, bo to dużo wychodzi później ciasto. Jeszcze ja tam jakieś kilkuwarstwowe i mi się kurwa rozleciało wszystko w pizdu, nie? No, próbujmy na razie właśnie nie walczyć, tylko omijać ich wszystkich. Tak. W ogóle to daleko jest, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Ale jak będziemy omijać, to wydaje mi się, że spoko. Damy radę. Postać już. Co? O, tu jest jeden, uwaga. Już jest kurwa drugi. Gorzej, że oni, jak oni się tak obracają nagle, nie? O 180 stopni. A jak się stąd wydostać? O. No to była pułapka świetlna, na wszelki wypadek, gdyby nas jednak gonili, bo na nich to światło ultrafioletowe, ono dobrze działa.
Nie mówiąc, że tu dostajemy więcej expa, nie? Za wszystkie aktywności. O kurwa, ty co zrobimy? No tu chyba lepiej przelecieć. O, jest pułapka świetlna, cicho. O chuj, zobaczmy. A jeszcze masz chwilę zanim... O kurda, tu co mogę też wymyślić? Tędy? Dobra, ile tu metrów zostało jeszcze? Jeszcze kawałek. Szalone pięści. Takie wydarzenie. Chcesz porzucić swoje aktualne, specjalne, aby rozpocząć coś tam, coś tam. Jakieś śledzenie, możemy to wydarzenie śledzić. Po metrów, sto coś. Ale XP nice, nice. 30 expo za każdym skok. Dobra, ja już prawie jestem. Ty jeden cię goni chyba. Ty, no faktycznie. Kurwa, jak my tam mamy wejść? Tam jest akurat wejście, gdzie oni w dwójkę. Musielibyśmy ich tu przyciągnąć i włączyć tą pułapkę. Bo przynajmniej jednego spróbuję. Zobaczymy, jak ta pułapka działa. O kurwa, zobaczmy. Goni mnie! Ja biję go, biję gnoja, biję gnoja. Kurwa, jak oni są przesadzeni. Ucieka, ucieka, ucieka. Nie wiem, czy już rano nie ma. Kurwa, powiedz, że my nie zrobimy tego. Questa, bo już poranek jest. No tak, przeżywasz noc. Ha! Akurat dotarliśmy. Ja, ja. Gint gnoj. Ale nas wychujali. To że tu gdzieś będzie bezpieczna strefa, nie? To możemy się przespać do nocy już te zadanie. No, no. Żeby się już nie pierdzielić z tym nie wiadomo ile razy. O, nie chcę. Jak tu teraz wejść? Ich. Łóżko, łóżko, łóżko tu jest. Prześpij się do nocy. A, i ten gościu ma do nas itemki. Za free. A my jesteśmy tu, o Jezu. W końcu na coś wpadnie. Dobra, czekam na ciebie. Weź od razu od niego itemy, nie? Darmowe. A dostałeś expa 9000 za to, że oddałem zrzut? Nie zwróciłem uwagi, nie widziałem nic takiego. Czyli widziałem może nie, bo ja wziąłem jeden zrzut i się zastanawiałem właśnie, czy exp się podzieli. Dobra, muszę dostać umiejętności, anyway, poczekaj chwilę. Jak już przy tym jesteśmy, się zwinność. Regeneracja zdrowia. Oczywiście. I siła. To nie. Siła i odwaga. To jest dobre. To jest właśnie Joe Moss, a ja idę po zrzut, który właśnie zleciał.
Deszcz pada. A czy uda nam się wykonać zadanie, które tak strasznie niebezpieczne, które na razie sprawia nam problemy? Zobaczymy w następnym odcinku. Na razie. Na razie.